Komitet Monitorujący jest takie najważniejsze ciało, które rządzi programami europejskimi w naszym regionie. To znaczy, to jest gremium, które składa się zarówno z samorządów województwa, z przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie dbają o to, żeby ten nasz program wydatkowania tak naprawdę pieniędzy europejskich był jak najbardziej i jak najlepiej dostosowany do potrzeb regionu. Tak w skrócie, a tak naprawdę rzecz polega na tym również, żeby te wszystkie fragmenty, te wszystkie elementy formalne, które są konieczne, czyli zatwierdzanie nowych naborów, reguły dotyczące tych naborów, reguły dotyczące takiej procedury składania wniosków, żeby dostosować do bieżących potrzeb oraz do tych okoliczności, które od czasu wynegocjowania tego programu pojawiły się w przestrzeni. To jest właściwie chyba jedna z tajemnic sukcesu, że w naszym województwie potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy współpracować i potrafimy na bieżąco reagować na to, co przynosi nam świat. Oprócz tego mamy sprawdzoną i od wielu lat zajmującą się tym ekipę ludzi, która gwarantuje fachowość tej obsługi technicznej. Natomiast to, żeby to właściwie zostało wydatkowane i żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie powinny trafić, o to dba to duże gremium, na którym dzisiaj się spotykamy.